Polsce znaczna część energii elektrycznej oraz cieplnej pozyskiwana jest z paliw węglowych, a to, jak przekonują ekolodzy, ma zły wpływ na środowisko. W poszukiwaniu nowego sposobu pozyskiwania energii naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odkryli, że nabywaniu energii może posłużyć kukurydza, a dokładnie to, co po niej zostaje na polu po okresie zbiorów. Opracowaliśmy technologię, która umożliwia odzysk części tych resztek pożniwnych, czyli rdzeni kolb, na skutek czego pozyskujemy materiał energetyczny. Ma ku temu służyć selektor rdzeni kolb kukurydzy. Pojazd ma za zadanie zbierać rdzenie kolb podczas zbioru ziarna przez kombajn. Głównym elementem technologicznym selektora jest stół selekcyjny, który oddziela liście okrywowe od rdzeni kolb. Dzięki temu uzyskujemy materiał, biomasę energetyczną, która nie ma kontaktu z glebą, więc nie jest zanieczyszczona. Tym samym rdzenie kolb trafiają do dalszej obróbki. Poznańskim projektem mają już interesować się zakłady energetyczne. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.